Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Czasem to się po prostu udaje. Co? Znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i z odpowiednią osobą. Z taką, z którą można się gapić na parkiet w milczeniu. I nikogo to nie dziwi. W końcu chodzi o deski, po których 120 lat temu chodził Stanisław Wyspiański. Jest taka osoba, o której dzisiaj w podcaście będzie więcej. Spróbujemy przyjrzeć się książkom, które napisała, ale spróbujemy przede wszystkim przyjrzeć się jej jako autorce. Nie traćmy czasu, chodźmy więc do mieszkania pracowni, szafirowej pracowni Stanisława Wyspiańskiego. R jak rozmowa. 16 marca 1901 roku o 9 rano prezydent miasta Krakowa razem z miejskimi rajcami cieszyli się z tego, że po mieście przejedzie pierwszy elektryczny tramwaj. Tramwaj dla ludzi ruszył dzień później, ale tego samego dnia, 16 marca, tłumy wybrały się do Teatru Miejskiego na godzinę 19 na premierę przedstawienia, co się zowie, Wesele, którego autorem był znany już wtedy w Krakowie, choć jeszcze nie tak ceniony, Stanisław Wyspiański. Mamy dzień 16 marca 2021 roku, czyli 120 lat, dokładnie 120 lat później. Jesteśmy przy ulicy Krowoderskiej 79 na drugim piętrze, gdzie przez 4 lata w tym mieszkaniu, w którym teraz jesteśmy, mieszkał Stanisław Wyspiański w pracowni jego. A moim i Państwa gościem jest autorka, która o Wyspiańskim, o młodej Polsce, muzach młodej Polski, tym, co działo się w Rydlówce i nie tylko w Rydlówce, wie naprawdę bardzo, bardzo dużo, czego dowodem mogą być 3 książki jej autorstwa, 2 z nich opublikowane przez wydawnictwo Iskry, 1 przez wydawnictwo literackie, ta ostatnia to oczywiście Panny z Wesela, Siostry Mikołajczykówny, ich świat wcześniejsze to biografia Stanisława Wyspiańskiego i książka zatytułowana Muzy młodej Polski. Jak nie trudno się domyślić, sporo tam znajdziecie Państwo o siostrach poreńskich. Monika Śliwińska, dzień dobry. Dzień dobry. Co ty czujesz, jak tutaj siedzisz? Jest coś z tego, jak zatytułowane są rozdziały twojej jednej z publikacji Barwa, światło i mrok? No teraz moje uczucia są już takie bardziej stanowane, ale pamiętam swoją pierwszą wizytę tutaj w tej przestrzeni pracowni Wyspiańskiego. Pamiętam rozmowę z właścicielem tego mieszkania, który nawiasem mówiąc jest prawnukiem człowieka, krakowskiego kupca, od którego Wyspiański wynajmował mieszkanie. Wynajął mieszkanie w ostatnich miesiącach 1900 roku, bo przeprowadził się w styczniu 1901 roku. No i to wrażenie było ogromne. Ja tutaj przeżywałam chyba całą skalę emocji dostępną człowiekowi, bo naprawdę nigdy nie spodziewałam się, że w tę przestrzeń trafię, a ja w zasadzie mam taki warsztat pisarski, on polega na tym, że jednak te przedmioty odgrywają bardzo dużą rolę. To, że mogłam się tutaj znaleźć, było naprawdę niesamowitym przeżyciem. No dzisiaj już jestem trochę spokojniejsza, jak widzisz, ale były takie momenty, że ja dosłownie tutaj kucałam i dotykałam tego parkietu, który my teraz widzimy, tych desek, które jako jedyne pozostały z oryginalnego wyposażenia tej pracowni z czasów, kiedy żył tutaj i pracował Wyspiański. Czekaj, bo teraz ja tu stąpam i to znaczy, że stąpam dokładnie tu, gdzie stąpał mistrz Wyspiański? Tak, dokładnie. Nie ma pieca tego, który był kaflowego. On jest widoczny na jednej z chyba z 2 takich najsłynniejszych fotografii z pracowni Wyspiańskiego. Oczywiście nie ma dużego stołu przykrytego czerwonym suknem, ani fotela Wyspiańskiego z huculskimi kubrakami, ale to jest nadal ta przestrzeń. Ona się nie zmieniła przez lata i topografia tego miejsca jest też niezmienna. Balkon. Ja wczoraj przed przyjazdem do Krakowa oglądałam sobie archiwalne zdjęcia. No dotarłam do takich z lat 30.
i przyglądałam się balustradzie balkonowej na drugim piętrze, tego balkonu, z którego Wyspiański patrzył, ale z którego też malował, bo z tego balkonu rozpościerał się widok na kopiec Kościuszki, nadal go tam widać troszeczkę w oddali, i zobaczyłam, że ta balustrada jest ta sama, więc tutaj to przenikanie się przeszłości i współczesności jest ogromnie poruszające. Tym bardziej cieszę się, że możemy właśnie tutaj rozmawiać w tym symbolicznym bardzo dniu. Do samego wesela i do Wyspiańskiego jeszcze wrócimy, ale ja chciałbym próbować dzisiaj w czasie rozmowy w Alfabecie Wojtusika zbierać trochę wątki z trzech książek i trochę też opowiedzieć o tobie jako autorce. Powiedziałaś E jak emocje. A czy to jest tak, że emocje towarzyszą ci w czasie pracy nad książką tylko na tym etapie zbierania dokumentów, dotykania ich? Wiem, że to lubisz, że jesteś mega skrupulatna. Czy emocje towarzyszą ci także w trakcie pisania? W trakcie pisania też. I ja nie ukrywam, że niektóre wątki w tych trzech książkach w zasadzie często były dla mnie bardzo trudne. Bardzo trudnym wątkiem w Muzach Młodej Polski było tworzenie ostatniej chwili Liski Pareńskiej i jej pobytu w klinice terapeutycznej w Arlesheim w Szwajcarii, co było bardzo trudne, bo ja czytałam, miałam niebywałe szczęście, że udostępniono mi tę dokumentację medyczną, i kiedy czytałam te informacje, te jej listy o tym, jak ona walczy, jak ona wierzy, że wszystko będzie dobrze, a ja jako narrator miałam tę przewagę i wiedziałam, że to nie będzie dobrze, że to się dobrze nie skończy, bo w zasadzie najdalej następnego dnia po przyjeździe z tej kliniki terapeutycznej Liska strzeliła sobie w skroń, tak? Więc ja wiedziałam, jak się skończy cała ta próba, ta walka o siebie, więc to rzeczywiście był dla mnie trudny wątek. No trudne wątki są zawsze dla mnie tu, gdzie idzie o emocje takie związane z dziećmi, tak? Bo krzywda dziecka na mnie bardzo organicznie zawsze działa i tutaj te wątki się pojawiały w zasadzie w każdej książce. No właśnie, nie dotykasz tych wątków, które można by, gdybyś się uparła, prześledzić od przełomu wieków do dziś, to znaczy historii kolejnych przodków i losów też dotyczących spuścizny i myślenia o twórcach i twórczyniach, które i których opisujesz w swoich książkach. No tak, to na przykład w przypadku Wyspiańskiego długo się nad tym zastanawiałam, bo całe życie to takie późniejsze, to krakowskie, świadome, to małżeńskie życie Wyspiańskiego, to tak naprawdę był wybór podyktowany właśnie tym szalonym poczuciem odpowiedzialności, jaki Wyspiański miał za rodzinę, za dzieci. Jest taki, pamiętam fragment, ja go, nie wiem dlaczego on mi tak utkwił, to jest jeden z utworów Bolesław Śmiały Wyspiańskiego i właśnie w tym dramacie właśnie Bolesław Śmiały mówi o dziecię, dla ciebie zapomniałem siebie. I z Wyspiańskim właśnie tak jest. On w którymś momencie po prostu zapomina siebie i dokonuje takich wyborów, które nie służą jemu, między innymi ta wyprowadzka z Krowodeckiej do Węgrzec, tak? Ale są też inne wybory, na przykład ten, żeby poślubić matkę swoich dzieci. To jest wszystko dla dzieci, tak? I ja się zastanawiałam, czy ciągnąć ten wątek z dziećmi, bo tutaj też dotarłam do akt sądowych, tak? Do całych tych kulisów, które są absolutnie po prostu wstrząsające. Tego, w jaki sposób odebrano Teodorze Wyspiańskiej te dzieci i jak ten mit się tworzył tego, że ona była złą matką, że ona o to nie walczyła i takie bardzo, bardzo poruszające świadectwa tego, jak jednak walczyła o te dzieci, jak te dzieci walczyły o to, żeby być z matką, tak? I jak to wszystko się źle skończyło, o ile możemy powiedzieć, że dramatem w jakiś sposób było całe życie takie prywatne Wyspiańskiego, ta jego choroba, przebieg jej taki bardzo ostry i drastyczny, no to naprawdę o wiele większym dramatem było to, jak potoczyły się jego dzieci, losy jego dzieci po śmierci. On tego no, zupełnie nie mógł przewidzieć, choć wszystkie te ostatnie miesiące, ostatnie lata jego życia były właśnie podyktowane ich dobrem, tak, żeby im zapewnić przyszłość i żeby rodzina mogła być razem. Tak? Także tego nie poruszałam w książce, bo wydawało mi się, że to jest książka poświęcona Wyspiańskiemu i na tym etapie muszę ją zamknąć, żeby on jako bohater tej książki wybrzmiał wyraźnie, tak, i głośno. To teraz S jak stereotypy, bo skoro Teosia się pojawiła, to ona jest jedną z takich postaci heroin owianych pewnym mitem i stereotypem, ja sobie tak zapisałem w skrócie, kobiety przeklętej, tej, która sprowadzała Wyspiańskiego na złą drogę, która do niego nie pasowała, no i która, o czym powiedziałaś w konsekwencji, zaprzepaściła to, co z Wyspiańskim było związane. Dokąd Wyspiański żył, to ona była chroniona w jakiś sposób, prawda, przez to właśnie, że
że jest mężatką, że jest pod czyjąś opieką, tak, z Wyspiańskim każdy się liczył. A kiedy Wyspiańskiego zabrakło na tym świecie, no to tutaj dochodzimy do wątku status wdowy po znanym człowieku, tak, po sławnym mężu i tego, jak wyglądają społeczne oczekiwania, a jak wyglądają realia życia w pojedynkę. I to właśnie dotyczyło Teodory Wyspiańskiej. Tutaj bardzo dużo mitów się natworzyło przez lata. Oczywiście tutaj ja z całą świadomością, odpowiedzialnością w dużym stopniu obarczam matkę chrzestną Wyspiańskiego, czyli Janinę Stankiewiczową. Kontakty Stankiewiczowej z panią Wyspiańską nigdy nie były najlepsze, no bo przypomnijmy, ona też była jej pracownicą, tak? Była służącą w jej domu i tak się ten związek Wyspiańskiego z Teodorą rozpoczął i to był dla Stankiewiczowej dość duży cios, tak? Że ten jej wychowanek, ten jej jedyny przybrany syn, a w zasadzie nawet ona go miała no, za własnego syna, tak? No, trudno to inaczej traktować, jej oczko w głowie, człowiek, którego ona niezbicie wierzyła i w jego talent, no, poszedł taką drogą. To była rzecz, której ona nigdy nie zaakceptowała. Ten wątek, o którym powiedziałaś, wraca także w Pannach z Wesela przecież, prawda? Tak, bo tutaj dochodzimy do takiego punktu, w którym są role społeczne, tak? Jakie miały do wykonania kobiety w XIX wieku. I tutaj ten taki wzorzec był prosty. Była uległość, było posłuszeństwo wobec, cały czas wobec kogoś nadrzędnego, czyli wobec rodziców, wobec męża, wobec starszego rodzeństwa, zamężnego rodzeństwa. Tutaj już się wtedy hierarchia w rodzinie zmieniała. Dochodzi do tego wątek zależności ekonomicznej, bardzo ważny, bo kobiety wtedy nie pracowały, tak? Także tego, w jaki sposób walczyć o siebie, o swoją niezależność, o taką niepodległość duchową, kiedy po prostu nie mam na to narzędzi, tak? I do tego narzędzi. I to było bardzo trudne w tamtym czasie. Dzisiaj też jest to trudne, bo to nie jest taki nieaktualny wątek przecież. No dobra, ale zostańmy jeszcze przy Pannach z Wesela, bo ten wątek, który poruszyłaś, jest dla mnie bardzo interesujący, bo gdyby na to spojrzeć trochę inaczej i zmienić perspektywę, to jest trochę tak, że jak czytałem historię sióstr Mikołajczykówien, to myślałem sobie, ty nie masz nic, ja nie mam nic, razem możemy coś stworzyć. Bo z perspektywy miasta te dziewczyny no, nie miały nic atrakcyjnego, no, poza tym blichtrem ludowości, jakąś innością i tak dalej. Z perspektywy wsi ci faceci też nie mieli żadnych umiejętności do prowadzenia gospodarki. Majątki, no, można by długo opowiadać, ale o tym przeczytamy między innymi w Pannach z Wesela. To znaczy, to też nie był cymes dla żadnej ze stron. Mało tego, to jest bardzo ciekawe. W plotce o weselu Boja Żeleńskiego mamy ten wątek, kiedy Lucjan Rydel chce się żenić i wydaje mu się, że będzie walczył z rodziną, a rodzina mówi, niech się żeni, bo zagada nas na śmierć. No, w rezultacie to wcale tak nie wyglądało, a wręcz wyglądało całkiem inaczej. To zarówno po stronie tej miejskiej, czyli rodziny Lucjana Rydla, jak i wiejskiej. I teraz wracam do tego, co powiedziałeś, bo na przykład Jacenty Mikołajczyk, ojciec Jadwigi, tak, i panien Mikołajczyk Czykuwien, wcale tutaj nie był zachwycony z tego, że Lucjan Rydel uderza w konkury do jego córki, tak? I prawdę mówiąc, jest taki nawet dość zabawny w tym wszystkim fragment, kiedy dopiero Włodzimierz Tetmajer musi zaświadczyć u Jacentego Mikołajczyka, że Rydel jest uczciwym człowiekiem, tak? Bo dla Jacentego nie liczą się tytuły wykładowcy, czy dramaturga, tak? Czy krytyka teatralnego, którym był Rydel w tym czasie, więc człowiek o ugruntowanej pozycji zawodowej. Tylko on to patrzył na niego pod kątem przydatności i tego, jakie role społeczne on może realizować jako jego zięć, tak? I jeszcze wrócę do literki A. Jaki wpływ na te trzy książki, które opublikowałaś, ma wpływ twórczości Aleksandry Czechówny i jej 40 opasłych zeszytów? Ja w ogóle mam takie marzenie, że ktoś napisze taki projekt, że właśnie wydania tych zeszytów i ja wejdę do tego zespołu redakcyjnego, bo serio, jestem chyba jedyną osobą w Polsce, po oczywiście pracownikach Archiwum Narodowego, po pani Bożenie Lesiak, która wiem, że też tym pamiętnikom poświęciła dużo czasu, która je zna dosłownie na wylot, tak? Bo ja je przekartkowałam, kartkuję je gdzieś od 2012 roku nieprzerwanie
przy pracy do każdej z tych książek, które tutaj stoją na stole. No dla mnie to jest bezcenne źródło z jednej strony, bo to jest taki dokument epoki i Aleksandra Czechówna ma tę niebywałą po prostu zdolność, której mało kto z nas ma, czyli taką autorefleksję nad sobą, pewnego rodzaju rewizyjność. Ona po prostu miała w zwyczaju co 10 lat średnio czytać sobie te swoje zeszyty od nowa i korzystając z upływu czasu, dokonywać jakichś wniosków, tak? I ona nie wahała się napisać tam na marginesie, na przykład myliłam się, okazało się, że Hania Rydlówna była bardzo poczciwą osobą, tak? Czy coś takiego. I to jest fantastyczne w tym wszystkim. Ale oczywiście do dzienników Czechówny podchodzę tak jak do wszystkich innych dokumentów. Staram się szukać czegoś, co będzie kontrdokumentem, tak? Kontrrelacją, żebym ja mogła to skonfrontować, zderzyć i zobaczyć, gdzie mniej więcej leży prawda, bo oczywiście zgodzimy się z tym, że nie mamy jednej prawdy, tylko prawdy każdego człowieka, tak? Ale to jest taka metoda pracy. No, sam dziennik Czechówny, jakkolwiek pyszna lektura, absolutnie. I tutaj w tej ostatniej książce czytelnicy będą mieli bardzo dużo okazji, żeby się z Aleksandrą Czechówną zapoznać i z tym jej charakterystycznym piórem. No to jednak jest to, jak każdy dokument tego typu, tak, gdy mówimy o memuarystyce, subiektywne. A ty starasz się nie być subiektywna i w wielu wywiadach podkreślasz, że biografka nie ocenia. Dlaczego jako narratorka tych opowieści decydujesz się w każdej z tych opowieści na właśnie taką formę nieobecności, zderzania wielu opinii, wielu punktów widzenia, tak byśmy my jako czytający mogli wyciągnąć kontekst albo swoją własną prawdę o tym czasie, czy o jakimś wydarzeniu, czy jakiejś kwestii? No bo właśnie... Masz nas za inteligentnych czytelników. Tak, dokładnie tak. To jest też, to trochę wynikało od samego początku z moich preferencji czytelniczych. Ja po prostu szalenie nie lubiłam, jak mi ktoś narzucał zdanie w biografiach. Nie lubiłam takiego stawiania się w pozycji mędrca po iluś latach, tak? Dokonywania jakichś podsumowań. Bardzo mnie to raziło, bo ja naprawdę uważam, że wielu wydarzeń z przeszłości nie można oceniać, podsumowywać narzędziami współczesności, tak? Bo to tak nie działa, naprawdę. To nie da się tego w taki sposób podsumować, korzystając z jakichś różnych przedziałów czasowych i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to się bardzo tak jakby uwidoczniło w Wyspiańskim, gdzie ja jako narratorka jestem najmniej widoczna. Ja uznałam, że po prostu od czasu, jeszcze za życia Wyspiańskiego, pojawiło się bardzo dużo publikacji jemu poświęconych i ja uważałam, że przez te 100 lat, jakie wtedy upłynęły od jego śmierci, powiedziano Wyspiańskim tak wiele, że jeżeli ja przystępuję do napisania kolejnej biografii, ja bym chciała, żeby opowiedział o sobie sam Wyspiański, ewentualnie ludzie z jego najbliższego otoczenia. I taka jest struktura tej książki. Tam jest bardzo dużo wypowiedzi rzeczywiście, ale jest też bardzo dużo zderzeń różnych właśnie czasami w tym samym temacie. I mnie zależało na tym, żeby o Wyspiańskim mówili ludzie, którzy go znali osobiście albo którzy znali osobiście jego bliskich. Wydawało mi się, że to będzie największą wartością tej biografii, jeśli to ma być coś nowego. Jeżeli ja mam podać czytelnikowi coś, czego nie było, a ja naprawdę szanuję swoich czytelników i wydaje mi się, że czytelnika nie da się tak dzisiaj oszukać czymś prostym, podsuwając mu po prostu zlepek jakichś informacji. Także taką formułę przyjęłam dla tej książki i chyba też dla innych książek, choć w tych pozostałych chyba bardziej jestem widoczna jako narratorka, szczególnie w tej ostatniej. Tu już tak jakby nie ukrywam, że tak jakby najmocniej jestem w niej osadzona i chyba najbardziej też wybrzmiewam właśnie jako opowiadacz tej historii. To jeszcze o tobie trochę. Wiesz, bo jesteśmy w Krakowie, nie? A ty trochę demitologizujesz nam to miasto. Przepraszam, miasteczko. To miasto. Trudno czyta się o tym mieście czasami. Mam wrażenie, że to jest walka też z pewnym stereotypem, który w okresie młodej Polski narósł. To jest piękny stereotyp, ale z drugiej strony patrząc na samą historię Wyspiańskiego i tego, że nazywamy go czwartym wieszczem, no już w otwarciu biografii dajesz temu upust, zaczynając od pogrzebu Wyspiańskiego i pokazując dobitnie, że dopiero wtedy go okrzyknięto, że wcześniej w zasadzie do wesela był takim twórcą, który się sam z tym Krakowem zmagał. I
on sam zdecydował w pewnym momencie, że w Krakowie zostanie i że w jakiś sposób się poświęci mu. To była trudna decyzja. Bardzo. To były bardzo dramatyczne lata, bo on to wszystko tak jakby organicznie w sobie przetworzył. To było takie zmaganie, takie kształtowanie się formy tego, kim Wyspiański się stał, tak? I on to wszystko po prostu na sobie przeżył i odczuł i tych, no mamy jego bezpośrednie relacje z listów po prostu i to są bardzo wstrząsające relacje, w jaki sposób on się bierze za bary z tym miastem. Natomiast wiesz, ja w ogóle nie mam takiego odczucia, że ja tutaj coś demitologizuję albo, że piszę... To wszystko zapisane, tylko traktowaliśmy to jako anegdotę, a ty to pokazujesz w innym świetle. Poza tym ja muszę ci powiedzieć, że ja... Wiesz, jak mi opowiadasz tą historię, na przykład jak Lucjan Rydel jest ze względu na to, że ożenił się z kobietą spoza miasta, z jakąś dziewczyną ze wsi, wykluczana, jego żona jest wytykana palcami na mieście, no to jakoś budzi we mnie z dzisiejszej perspektywy to takie poczucie niesmaku. Zgadza się, ale Jadwiga też, bo o niej mówimy, miała taką dobrą filozofię życiową. Ja myślę, że to wynikało z tych warunków, z tego środowiska, z którego ona wyrosła i po prostu brania życia tak po prostu. Po śmierci jej męża, kiedy ona w zasadzie była całkowicie bezradna, bo finansowo też nie miała tego zabezpieczenia, zobacz, Kraków jej bardzo pomógł. Ci sami ludzie, tak, którzy, to są wspomnienia jej córki. Gdziekolwiek ona nie poszła, tam jej pomagano. Poszła do urzędu, to nie pobierano od niej opłaty zaznaczki, choćby takie proste rzeczy. I Jadwiga miała takie podejście, że po prostu przełożyła te dobre wspomnienia, tę dobroć ludzką ponad te doświadczenia trudne z okresu adaptacji w mieście. I chyba tak to należy postrzegać. Natomiast jeszcze wrócę na moment do tego wątku, o którym ty mówisz, że to jest Kraków. Słuchaj, ja mam w Krakowie takich wspaniałych czytelników i mam taki dobry odbiór w Krakowie, że ja nie mam takiego odbioru w moim rodzinnym mieście, wiesz, jaki mam w Krakowie. Tutaj, tu się mnie po prostu traktuje bardzo dobrze i się tę moją pracę docenia i się docenia tę rewizyjność. Wiesz, więc to chyba świadczy o dojrzałości też nas jako ludzi dzisiaj. Minęło ponad 100 lat, więc możemy sobie na to już pozwolić. Tego miasta nie patrzymy się na przeszłość jako na właśnie takie, w ten sposób, jakiego nie chciał Wyspiański, tylko po prostu umiemy to rozdzielić, umiemy popatrzeć na to konstruktywnie i przetwarzać i iść dalej. I ja to też tak widzę. Musimy wreszcie dobrnąć do wesela. Pierwszy pomysł był taki, żeby zrobić próby do wesela w kilka dni. Potem trochę aktorzy, artyści nad tym przysiedli, ale w kręgach artystycznych mówiło się, że coś z tym tekstem jest nie tak, że nie siedzi, że on chyba po premierze nawet, jeden z recenzentów pisał, że daje maksymalnie, z tego co pamiętam, 4-5 wystawień i sztuka szybko zejdzie za fisza. Tak się jednak nie stało nieprzerwanie do 32 roku na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie. Spektakl Wesele Wyspiańskiego był grany. To jest właśnie bardzo fajne, bo przydarzyło się w tym momencie Wyspiańskiego coś takiego, bo i to kiedyś ładnie napisał, nieznany wczoraj, sławny nazajutrz, bo rzeczywiście kim był Wyspiański przed weselem? No był autorem kilku dramatów, ale które nie miały wybitnie walorów scenicznych, tak, więc tutaj tej struktury dramatycznej. No był też artystą, malarzem, ale no uważano, że maluje w takiej manierze, która w Krakowie się nie przyjmie, tak, popierało go tylko parę osób i w powodzenie tej sztuki i rzeczywiście niewiele osób wierzyło. Absolutnie. Na tej pierwszej sztuce ja dotarłam do pamiętników właśnie takiego aktora Władysława Teszkowskiego, który był na tej pierwszej próbie czytanej i jest ten właśnie wątek, kiedy Wyspiański zaczyna czytać i zrazu tutaj aktorzy słuchają, ale później się pojawia znużenie, rozłażą się po sali, gdzieś tam chodzą, gdzieś tam szklanki brzęczą, więc absolutnie nikt nie wierzył w powodzenie tej sztuki. Oczywiście tu wchodzimy na etap następnego mitu, tak, czyli tego, jak to wszyscy od razu rozpoznali arcydzieło w weselu. No nie, no tak nie było. Józef Kotarbiński rzeczywiście mógł mieć nadzieję, że sztuka utrzyma się na afiszach przez tydzień, tak? Może to, że oczywiście ten wątek tutaj, ten wątek realistyczny zadziałał. Też bardzo, bardzo dużo takich bon motów wychodziło w miasto podczas prób i to chyba też zadecydowało w jakiś sposób o ciekawości, z jaką krakowianie tutaj podeszli do tego spektaklu. Bo
bo tych anegdot było mnóstwo, absolutnie mnóstwo. Między innymi była taka, ja nie pisałam o niej w książce, na przykład Józef Kotarbiński był bardzo, jako dyrektor był bardzo czuły, uwrażliwiony na to, że jest bardzo, panuje bardzo duży alkoholizm wśród aktorów, tak? Bo tutaj w ogóle wchodzimy w jakiś tam następny wątek tego, jak sobie radzić z tymi emocjami na scenie, a później jak się wyciszać, tak? Także on próbował bardzo temu przeciwdziałać i nawet założył w Teatrze Miejskim, działała przez jakiś czas czytelnia, taka, miał taki pomysł, żeby aktorzy przychodzili, korzystali z tej czytelni. I tutaj się śmiano, że Wesele właśnie jest takim zabiegiem Kotarbińskiego, żeby pokazać aktorom, jakie są skutki alkoholizmu, czyli dalej tych aktorów od alkoholu odciągać, tak? Bo że tego nie mógł napisać człowiek trzeźwo myślący. Tak? Także tych anegdot było mnóstwo. Ja myślę, że ta sława i tutaj ta szalona popularność Wesela to przerosła nawet Wyspiańskiego. On ze swoją wyobraźnią nie mógł, naprawdę nie mógł przewidzieć, że w zasadzie w ciągu kilku tygodni zostanie okrzyknięty czwartym wieszczem za życia. Tak? To teraz C, to będzie podchwytliwe, jak choroba choroby. Znaczna część biografii Wyspiańskiego jest oparta na takiej zależności. Zresztą no, sam podtytuł Dopóki starczy życia jest tego najlepszym dowodem, że to jest zmaganie się Wyspiańskiego z czasem, który mu został, z chorobą. Podchodzisz do choroby w sposób taki, powiedziałbym, bardzo analityczny. Wyspiański miał kiłę. I w tamtych czasach no, techniki leczenia nie były tak zaawansowane jak teraz, natomiast ty podchodzisz do tego bardzo analitycznie. Zastanawiałem się dzisiaj przed spotkaniem, jak myślisz, co wpływało na to, że gdzieś pojawił się taki stereotyp, że to jest taka wstydliwa choroba, że nie warto o tym mówić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że udowadniasz w tej książce, że była to choroba bardzo powszechna w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Byśmy powiedzieli, prawda? Tak no, cywilizacyjna w tym słowa znaczeniu, że my mamy różne choroby dzisiaj, teraz, współcześnie, prawda, które się pojawiają często i syfilis w tamtym czasie był. Ja to oczywiście potwierdzam danymi w książce. To są dane ze Szpitala Świętego Łazarza, gdzie choroby weneryczne są na drugim miejscu wszystkich przypadków, które pojawiały się, były leczone w tym szpitalu w roku chyba bodajże 1898. Także to jest bardzo istotna sprawa, tak? Ja o tym, jak leczono Wyspiańskiego, wydaje mi się, że, no, że nie ma w Polsce chyba drugiej osoby, która by wiedziała. Dlaczego? No dlatego, że kiedy ja zabrałam się za ten temat, skierowałam pierwsze kroki do szpitala dermatologicznego na wydział, właśnie na oddział chorób zakaźnych i no i moje zdziwienia, pamiętam, były dwa. Pierwsze to jest takie, że właśnie to był oddział męski. Leżą tu mężczyźni, którzy są chorzy na syfilis. Oczywiście nikt nie umiera, bo do trzeciego stadium nie dochodzi, bo już mamy lekarstwa. Natomiast drugie moje zaskoczenie, że w zasadzie nikt nie mógł mi odpowiedzieć na pytanie, jak leczono Wyspiańskiego, bo dzisiaj XIX-wiecznych metod się nie używa. Byłam załamana przez jakiś czas, ale później tak jakby zakasałam rękawy, zabrałam się za prasę medyczną tamtego wieku, taką bardzo specjalistyczną, gdzie publikowali sami lekarze. Przeczytałam tę prasę z okresu 10 lat, kilku lat poprzedzających chorobę Wyspiańskiego, czas trwania choroby i jeszcze rok po śmierci, bo chciałam zobaczyć, czy będzie jakieś podsumowanie, opisanie jego przypadku, oczywiście anonimowo, tak? I to odsłoniło mi całą tę skalę trudności, jaka była w przypadku na przykład leczenia rtęcią, aplikowania rtęci. To wszystko było bardzo intuicyjne, dochodziło do wielu zatruć rtęcią, tak? Między innymi też tutaj takie zatrucie toksykologiczne miał Wyspiański, kiedy zamknięto go właśnie tutaj w takim prywatnym domu zdrowia. No i oczywiście po całym mieście pogłoska się puściła, że zamknięto Wyspiańskiego w szpitalu dla nerwowochorych, czyli że był to ten słynny opisywany przez Boja w Słówkach paraliż postępowy, a więc już kiła układu nerwowego. Oczywiście tak nie było, to było zatrucie toksykologiczne, otruto go po kilku tygodniach, no i wrócił do domu, ale zerwał z wieloma lekarzami takie bardzo bliskie, zażyłe stosunki między innymi z profesorem Krzyształowiczem, który bardzo o niego walczył. Przywracasz w swoich książkach, mam wrażenie, teraz ci będę kadził, odpowiednie proporcje. To znaczy jest tak, użyłaś tego sformułowania na początku naszej rozmowy, że my już wiemy z dzisiejszej perspektywy, jak potoczyły się losy bohaterów i bohaterek. Oni jeszcze tego nie wiedzą i to samo w sobie jest bardzo ciekawe. Jeżeli spojrzymy na początek XX wieku, sam początek, to Lucjan Rydel jest postacią dużo bardziej znaną
tak to przedstawiasz przynajmniej w Pannach z Wesela, niż Wyspiański. Ale są też takie postaci, które trochę nam przywracasz do życia. I tą postacią jest dla mnie Ludwig de Lavaux. O, to była chyba w ogóle pierwsza postać, od której ja zaczęłam pracę nad Pannami z Wesela, więc znowu ten sam schemat, szukanie bliskich, szukanie rodziny, szukanie dokumentów, szukanie aktu zgonu, bo tam były rozbieżności, wypisywanie listów do szpitala w Paryżu z prośbą o dokumentację, z różnym skutkiem właśnie takie prośby później zostają spełniane, także to był, to tak, od niego zaczęłam pracę. Bardzo się do niego przywiązałam. Jego zdjęcie stoi u mnie na biurku obok zdjęcia Wyspiańskiego. Ja tak sobie często zawsze jakiegoś bohatera ustawiam, bo to mi jest potrzebne po prostu, bo ja z tym bohaterem żyję przez ileś lat i po prostu z nim żyję. No nie inaczej. To nie jest tak. Albo wszystko, albo nic w moim przypadku, gdy pracuję nad książkami. I wydaje mi się, że to też było istotne, żeby ten jego życiorys trochę przywrócić, żeby Ludwig de Lavaux nie istniał i nie funkcjonował w tej naszej świadomości jako widmo z Wesela. Żeby nie istniał tylko poprzez swój życiorys literacki, tak? Bo on zasługuje na to, żeby mu tę pamięć zwrócić i ten jego właściwy życiorys, bo to był świetnie zapowiadający się malarz, ale no cóż, zapomniany właściwie przez krytyków, no i przez odbiorców sztuki właściwie już w czasie, kiedy Wyspiański pisał Wesele, tak? A więc no dosłownie kilka lat po śmierci, także to było istotne bardzo. Wydaje mi się, że w ogóle w moich książkach to nigdy nie jest biografia jednego człowieka, tylko to są takie mikrobiografie trochę. No dobra, to skoro mikrobiografie, to jeszcze będzie M jak Mikołajczykówny. Wybacz, z trzech sióstr wybieram jedną. Tą, której losy w czasie II wojny światowej nadają się na film. I to jest też taka historia, opowiedziana wprawdzie, ale o której zbyt dużo w kontekście historii się, no ja przynajmniej zbyt wiele na ten temat nie słyszałem. No bo tak się złożyło, że dopiero wtedy zdecydowała się na rozmowę i na pomoc wnuczka, najmłodsza wnuczka, ostatnia żyjąca wnuczka Anny i Włodzimierza Tettmajerów, czyli pani Zofia Kremplowska, czyli córka Krystyny, córki Anny, trochę tutaj mieszam słuchaczom, tych bohaterek, które właśnie przeżyły to zesłanie, tak? Więc dzięki temu, że... Bo wiesz, ja teraz trochę odbiegnę, ale na chwilkę. Ja uważam, że w życiu, że gdy się pisze o biografię, musi dojść do takich dwóch punktów. Pierwsza to jest gotowość biografa na to, żeby czyjąś historię opowiedzieć, a druga to jest gotowość tej osoby, która jest no, tym spadkobiercą pamięci, tak? Czy potomkiem, czy kimkolwiek innym strażnikiem pamięci, gotowość na to, żeby ją opowiedzieć. Nie we wszystkich takich etapach życia jesteśmy gotowi na przykład napisać jakąś książkę, a z drugiej strony opowiadać o jakichś ciężkich wydarzeniach. I ja jestem naprawdę szczęśliwa i bardzo, bardzo, bardzo to podkreślam cały czas. Pani Zofii Kremplowskiej wdzięczna za to, że ona mi zaufała, wiesz, bo to były bardzo trudne rozmowy. Były takie dni, kiedy my obydwie przy stole płakałyśmy, przysięgam, no bo i mnie to wszystko dotykało i ją jako córkę i wnuczkę Anny Tettmajerowej to bardzo dotykało ten los, który przeszła jej matka, tak, bo Anna Tettmajerowa była z córką zesłana na Sybir, tak? I tam właściwie w ciągu tygodnia Krystynie, córce Anny, zmarł mąż, córka i jeszcze nowonarodzona córeczka. To jest ogromna tragedia, tak? Także tego się nie da opowiedzieć. W domu się później o tym nie mówiło, bo to jest, wiesz, też tak, że no, taka trauma wojenna w jakiś sposób buduje naszą tożsamość po wojnie, tak? Więc długo, długo się o tym nie mówiło. Pani Zofia właściwie o wielu rzeczach dowiedziała się dopiero później, tak jakby poprzez te swoje skrupulatne badania i poszukiwania, które z mężem prowadziła. I ja naprawdę jestem im bardzo wdzięczna za to, że oni mnie wpuścili do tego swojego życia, do tej historii, bo było ją bardzo trudno opowiadać, było ją bardzo trudno opisywać. I to nie była jakaś historia z przeszłości, bo kiedy ona do mnie przyszła któregoś dnia, znaczy przyniosła mi i położyła na stole kopertę i wyjęła z tej koperty płatki miki, czyli tego surowca, który właśnie wydobywano tam w tej kopalni miki na Syberii, tak, no to nagle ta historia stała się taka bardzo, wiesz, dotykalna, tak, tak, dokładnie, więc to było to. Natomiast uważam, że gdybym nie miała za sobą tych dwóch książek, to nie doszłoby do spotkania z panią Zofią Kremplowską, nie doszłoby do tych trudnych rozmów i nie doszłoby do tego, że te rodziny udostępniły mi dokumenty, które, no wiesz, w tej książce są opublikowane pierwszy raz po ponad 100 latach. Listy trzech sióstr, tak, przecież te bezcenne listy, fantastyczne listy Jadwigi z tego okresu poprzedzającego ten ślub, tę całą historię literatury,
literaturę mamy w tej książce właściwie na wyciągnięcie ręki, bo to czytamy, tak? Znamy podszewkę tego świata literackiego. Siedząc tutaj mamy na wyciągnięcie ręki okna, z których było widać, teraz jest widać aleje, natomiast było widać nasyp kolejowy, w dali było widać kopiec. To tutaj właśnie cały ten cykl tak naprawdę trochę terapeutyczny w czasie choroby Wyspiańskiego powstał. Nie mógł wychodzić z domu, wiesz, i tak naprawdę to też w zimie nie mógł wychodzić z domu, ponieważ u niego ta tutaj choroba atakowała głównie gardło, tak? Więc to było bardzo istotne, żeby nie doprowadzać do przeziębień w jego przypadku, więc on te zimy siedział, po prostu spędzał w domu i albo rysował te dzieci swoje, albo żonę, albo właśnie widoki zza okna, tak? Za co my dzisiaj możemy mu być tylko wdzięczni. Zrobiliśmy tutaj takie kółeczko domowe od A, wyszliśmy jak archiwa i od tego miejsca, w którym jesteśmy, od szafirowej pracowni i mieszkania Stanisława Wyspiańskiego i tutaj zakończymy. Czy udało ci się do Wyspiańskiego zbliżyć? Jak dzisiaj na to patrzysz? Ja wiem, że to jest pytanie, które wydaje ci się absurdalne, ale myślę sobie, że jest w nim cały czas jakaś tajemnica, bo jeżeli weźmiemy dramaty przez teatrologów, naukowo opracowywane i różne sposoby są na to, by giąć się z Wyspiańskim na różnych poziomach jego twórczości, jeżeli weźmiemy to, do czego wracasz w swoich opowieściach i twoi bohaterowie, że on był człowiekiem nieprzystępnym, że był frustratem, że był trudny, że był totalnie w pewnym momencie swojego życia pochłonięty pracą, że był człowiekiem, który, no, do którego nie dało się zbyt blisko podejść, zbliżyć. On nie potrzebował, zauważ, on nigdy nie potrzebował takich przyjaciół, jakich my potrzebujemy, większość z nas potrzebuje takich, no wiesz, przyjaciół serca, tak? On owszem, potrzebował przyjaciół, ale w takim sensie mecenasów swoich, czyli ludzi, którzy byli mu potrzebni na różnych etapach jego życia i w różnych dziedzinach, czyli lekarzy, mecenasów, którzy by mu te obrazy sprzedawali, dbali o ten zbyt i tak dalej. Ludzi, którzy pożyczali mu pieniądze, było ich całkiem wielu, bo oni zawsze byli pod kreską, po prostu jak nie potrafili żyć bez pieniędzy, to z pieniędzmi tym bardziej nie potrafili żyć z Teodorą. Także tutaj ten wątek finansowy w ich życiu był bardzo istotny i on tych przyjaciół nigdy nie potrzebował. Pamiętam chyba w Hamlecie jest taki wątek, kiedy on pisze o Ofelii, że żadna kobieta nie będzie miała przystępu do jego duszy. I z Wyspiańskim chyba też jest tak, że mało kto miał dostęp do jego duszy, wiesz. Skoro żadna kobieta, to Monika Śliwińska, biografka Wyspiańskiego, też nie możemy powiedzieć, że, no, że masz tą świadomość, że możesz nie mieć, mimo tego wszystkiego, mimo dotykania dokumentów, tego, że tutaj na tej podłodze jesteśmy, ton przekopanych książek, świadectw, dzienników, listów, że gdzieś jednak ta bariera pozostanie. Jak najbardziej, słuchaj, no ja nie jestem drapieżcą, tak? On tutaj wyznacza granice i ja się muszę dostosować. Natomiast jestem przekonana, że jest mi bliższy niż wielu, wielu osobom, tak? Ja myślę, że jestem jedną z niewielu osób, która w ogóle przeczytała wszystkie jego dramaty, tak? Więc bo to było karkołomne zadanie, ale do czego zmierzam jeszcze szybko, żeby o tym opowiedzieć? Ja przed przystąpieniem do biografii przeczytałam wszystko jego dramaty. Już ci nie powiem, ile to trwało, szalenie długo. Ale był taki moment, że kiedy już poznałam to jego życie od podszewki, poznałam całą tę właśnie podszewkę jego życia, to do pewnych dramatów całkiem świadomie wróciłam jeszcze raz. I nie mówię o Weselu, do którego wracam, no, każdego roku, tak, po kilka razy, ale do innych, bo to było bardzo istotne znajdować takie bardzo osobiste fragmenty, tak, wiedzieć, co się działo wtedy, kiedy on to pisał, jaki był jego stan ducha. I owszem, Wyspiański zawsze wystawia mi gdzieś tam rękę i tę swoją granicę ustanawia, ale wiem, że tak jakby będąc tak jakby w tej linii, którą on wyznacza, i tak wiem, jest mi bliższy niż wielu innym osobom i wiem o nim więcej i tyle, ile mi pozwolił odkryć, to ja to szanuję, jestem za to wdzięczna, naprawdę. A to, co odkryła Monika Śliwińska w Wyspiańskim, możecie Państwo znaleźć w jej biografii Wyspiańskiego, opublikowanej przez wydawnictwo Iskry, a wiele innych historii, choćby historię Anny Mikołajczyków, o której trochę powiedzieliśmy, znajdziecie Państwo z kolei w opowieści Panny z Wesela. Moglibyśmy tak jeszcze, mam wrażenie, godzinami, ale przepraszamy, chcemy sobie powyglądać jeszcze z pracowni szafirowej przez okno. Ten widok nie będzie taki jak 120 lat temu, ale
Ale można pomarzyć. Ściany są dalej tak samo wysokie, jak były, to się nie zmieniło. Jest ten kolor, który został przywrócony takimi bardzo naturalnymi metodami. Tutaj był przy użyciu, nie wiem, jajek, jakiegoś sera i tak dalej, czyli takimi bardzo zbliżonymi do czasów Wyspiańskiego, tak? Mamy ten słynny parkiet, o którym ja teraz mówię. No naprawdę możemy sobie wyobrazić i tak jakoś troszeczkę bliżej Wyspiańskiego poprzebywać. No i zrobiło się symbolicznie, a u mnie nie może być wzruszająco za bardzo, szanowni państwo, więc ja jeszcze podejdę do pana Krzysztofa Pułczyńskiego, podziękować mu z Fundacji Domu Stanisława Wyspiańskiego, z Szafirowej Pracowni, za to, że mogliśmy dzisiaj tutaj rozmawiać. Najbliższe spotkanie nasze w najbliższy piątek w podcaście Alfabet Wojtusika. Moim państwa gościem była Monika Śliwińska. Wielkie dzięki. Ja bardzo dziękuję. No to chodźmy powyglądać jeszcze za okno.